up? The cash is leaving Los Santos again. Okay, I'm on it. Ja pierdolę, za pierwszym razem. Dzień dobry, moi mili, z tej strony Mr. Pariba i witam was w kolejnym odcinku z serii Powrót do historii GTA San Andreas. Jak już słyszeliście moje zdziwienie, za pierwszym razem. Wszystko działa. Póki co, jak widać. Przed chwilką rozmawiałem z Kotełem. To zaraz przed nagraniem to się śmiałem, że zanim wszystko uruchomię, tak by działało, to już będzie taka godzina, że będę musiał iść spać, by jutro dla was dzisiaj się wyspać do szkoły. I się okazało, że fajnie, super. Za pierwszym. I też nie wiem, czy uda mi się zrobić normalnie godzinny materiał. Ze względu na to, że już kolację mam prawie gotową, bo to wieczorem nagrywam. No ale jeżeli ten odcinek będzie skrócony, to następny będzie wydłużony. I też obiecałem... No obiecałem, mówiłem, że będę chciał już nagrać kilka odcinków naraz, by jak najszybciej skończyć tą serię. Znaczy, publikowana seria byłaby normalnie cały czas. Tylko, że po prostu... Co bym nagrał od razu na YouTube, zaplanowane na tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie. Ten. Się okazało, że teraz nagrywam 28 marca wieczór, 29 o 14 jest premiera tego odcinka. Znaczy, no, przysłowiowa premiera po prostu jest publikowany. Bo jeżeli chodzi o premiery, to na razie nie. Chociaż chyba nawet tak czy siak wrócę ze streamami na YouTube, bo... Beniek! Nie ciebie muszę taranować. Zjeżdżaj. Leci mi. To Clover? Nie wiem, czy GTA 5 jest taki. Na pewno jest Duke, którego uwielbiam. Może zbytnie szybkie auto to nie jest, ale za... w ralu! Ja bym tak chciał mieć ten samochód, ten Dodge Charger z 67. Już faktycznie się mnie pozbyli.
No gdzie jest ta gotówka? Niewiele mi brakuje, bym mógł... Czy dolecę? Nie. Poćwiczę płuce, bo będzie misja, gdzie po prostu no będzie to wymagane. No mieć wyćwiczone płuca. A, zapomniałem, GTA się nie wspina po tych. Po drabinkach. W tym GTA. A szkoda. Tutaj coś jest. A nie, to jest tylko ten. Tutaj jest lotniskowiec. O. Już jestem na lądzie. Tylko teraz auto znaleźć. Sporo taksówek. Dobra, widzę, że jest misja przy tym. W warsztacie. Tam do Wiziego nie mam ochoty wcale iść, zwłaszcza, że nie mam do nich. Po ostatnim. No ale wiem, że będę musiał tą misję wykonać niestety. Dobra, to obejrzymy cutscenkę i... Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Cleanliness is next to godliness. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. Gave me the cooties. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. Yeah, whatever you say. Bye. I can't believe how much I've been you. Takie opóźnienia? Nie, to tak nie było.
No dobra. Dobra. I obejrzyjmy także i tą cutscenkę. Man, what the hell everybody anyway? Chihuda or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Esse. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Vato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Póki co mogę nazwać ten odcinek wystawiony na próbę. Czy ja dobrze widzę? Get out and grab a bike. The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we make it worth your while. We're watching you, kid. Simon, Nesse, we're watching. Bazooka! Ona ma tak wolno jeździć. Tutaj będę jechał, no jeździł za nią. A gdy już będzie blisko blokady, to wystrzelej. No, wystrzelę, no to przedzę i te. Trochę nie lubię tej misji, ale... Gdyby chociażby szybciej jeździć, to już by było inaczej. Dobra, w sumie. Broń.
professional right, bitch! I'm moving in! You got a problem with this? Pojadę gdzieś do jakiejś knajpy ten. Dobra, póki co ich zgubiłem. Póki co. Motocyklistów tam jeszcze da się w łatwy sposób wyeliminować, ale normalne radiowozy już tak łatwo nie będzie. Nas z taką małą ilością życia nie chcę iść na misję. Zapisać gry nie zapiszę. Chyba że się przejdziemy pociągiem. Jako maszynista. Nie wiem, na razie do tyłu, bo do przodu nigdzie nie pojadę. Bylebym gwiazdki zgubił. To mi w zupełności wystarczy. Dawno nie jeździłem tutaj w GTA pociągiem. Już z parę lat minęło. Kiedy się zaczyna tak trząść, to znaczy, że już jest bliski wykolejenia, więc...
A w sumie. A bo. Teraz do przodu. I postaram się w mieście wykoleić. Zobaczymy, czy mnie to w ogóle wyjdzie. Jedna gwiazdka już odpadła. Byleby poza tunelem. Nawet tekstury mi się nie doczytują. A tutaj już mi pociąg automatycznie zwalnia. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Nie, tym razem. Not right now. I gotta check into some shit. Aha. Czyli jedyne co mi pozostaje to. Wsiadam w pociąg, jadę dalej. Może uda mi się ten w tamtą stronę po prostu wbić, tak jak tutaj. Dobra, dalej może nie, bo mogę mieć gwiazdki. Czyli chyba muszę mieć te gwiazdki. Chyba że, chociaż tego nie chcę robić, sobie to obiecałem. Kody. Yy...
spadochron. ASA. Teraz mnie nie będzie ścigała policja. Się po prostu rozpędzę i cofnę na maks. Będę się rozpędzał do momentu, aż pociąg nie zacznie mi się trząść, wyhamuję, zacznę cofać. To jest jedyne wyjście. Chyba że, ale w co wątpię, gdyby się udało tam dostać na lotnisko, samolot i hej. Jest to możliwe. Ale czy łatwe do wykonania? Nie wiem. A nawet jeżeli uda mi się dostać na lotnisku, będą tam samoloty, czy będę mógł do każdego wejść? Do każdego, to... Do jakiegoś! Na razie chcę mieć nadzieję, że tutaj to mi się uda. To tu się udało. No to Houston, mamy problem. Jeszcze mam jeden pomysł. Ja tam widziałem minigana. Ty w sumie, ale to mógłbym zrobić to stąd. W sumie. Dobra.
Jest! Dostałem się. Dobra, już nie będę używał ani kodów, ani jetpacka. Ja obecnie te kody co na telefonie, co sobie wyszukałem, wyłączam. Spację kup. Byleby mieć na fulla. Chociaż... Dobra. Użyję jeszcze tego, ale tylko tam do pojazdu. By się dostać. No i na misję. I nigdzie więcej. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner, I got a call coming in. Arrivederci. Yeah, whatever you say. Bye. Dobra, już więcej nie będę używał. Ostatni lot. Znaczy będę używał później, kiedy już będę miał normalnie dostępne w grze, ale... Będę jeździł i rozwalał wszystko. Jakie uwielbiam to hamowanie. To hamowanie w GTA. A snajperka też. Jedziesz z maksymalną prędkością. Dojeżdżasz na marker, stajesz na... No, hamujesz do zera w odległości, nie wiem, 2 metrów. Nawet nie. Jadąc z maksymalną prędkością samochodu. Nie ma, nie zdążyłem. Laska w ogóle nie wiem skąd ją mam.
tego ściumakacza. Przepraszam, chciałem tylko twoją amunicję. Kurczę, ulewa ten motocykl nie jeździ. No się rozpędził. No cóż, nie udało się. Jeszcze raz. Partner. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. Dobra, jednak ja dotędę. Ale kurczę, ta furgonetka się albo tak rozpędza, albo nie wiem. Ja 1 maja normalnie. Dobra, to najpierw po prostu podejdę, rozwalę wszystkich, albo nawet ze snajperki wszystkich rozwalę. Później ewentualnie rakietnicą. Get out and grab a bite. Thank you.
Dobra, jest dopiero tam. Czyli to ja za wolno wszystko robiłem. Już tutaj jest? Ja pierdziłem. You loco? Ech, furgonetka znowu zniszczona. Enemigos? More like enemigas. Dobra, jeszcze raz. Partner! Jizzy, what's going on? Ale nie, ten bus, ta furgonetka się jakby przeteleportowała i przez to misja stracona. To tak jak tydzień temu było. No ale przynajmniej już na tamtą misję mam broń. Rakietnica się strzeli tam na ten. Teraz powinna być jeszcze dalej, więc... Macie pinkę więcej czasu. Już broni nie zbieram. Ani nic. Good.
Noż. Cholera jasna. Się schował i teraz tracę czas. No jedźcie, nie. Przynajmniej najgorsze już za nami. Whoopsie. Okay, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Dobra, jeszcze zostało parę minut. To co tam? Można. Welcome to the Advanced Driving School. Ej, nie ten. W ostatniej chwili. No.
5 kółeczek. Slalom, dobrze, a w prawo tym razem. Albo mam jeszcze wrócić, dobra. Prawie. A ja po prostu nie mogę się zatrzymać, dobra. Obrót. A. Nie tą stronę. Aha.
Wręcz idealnie. Ale uszkodzenie niestety. Jeszcze trochę. No. Aha. Dobra, jak będę. Nosz. I ten klawisz. No ciągle muszę uderzyć i to. Nowy rekord. No, uszkodzenie zero. Tylko zły kąt ustawienia. Kiedy już lecę dobrze, to ja muszę się... Ten... No, kiedy już lecę dobrze, no to... To muszę o coś zahaczyć i...
Ech, uszkodzenie 100. Ha! Dobra. Light przez miasto. Nie ma sprawy. Dobra, dokąd teraz? Nie spodziewałem się tutaj schodu, tak szczerze. No to po prostu w tą i z powrotem. Dobra, postaram się tym razem bez uszkodzeń. Tak. Tu powiedzmy dotąd. I z powrotem tędy. Dobra, trudno. I już gaz. Gaz, gaz, gaz. Uch! To miało być już tak pięknie. To raz jeszcze. Bo chyba winią te uszkodzenia, no i to, że no staje. Powinienem wcześniej zjechać. Hey, look out!
sumie nie wiem po co. Dlaczego nie manewruje myszką? Już but. I super. I to auto już tutaj będzie zawsze stało specjalnie dla mnie. Ile minut? Wróć, godzina 11. Dobrze. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam również na następne odcinki, jak i z tej, jak i z innych serii. Oraz na live, które są normalnie co piątki i soboty. Przypominam, na Twitchu, ale chyba się na YouTube'a przeniosłem. No wracam na YouTube'a, chyba nie wiem. Ja jeszcze to wszystko muszę przemyśleć. No. Link do Twitcha w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.